na wniosek, byśmy przysłali na wyjaśnię tylko, że na dołączonej płycie znajdują się dwa pliki, przy czym to są te same pliki, tylko w różnym formatach. Tak to nie znaczy, to... Wysoki sądzie, jeden chyba, jeden z tego, co ja przeglądałem, jest, że tak powiem, dłuższy, prawda? Tylko, ale to jest te same zdarzenie. Jest tak. Transkrypcja słowna. Tak, jest transkrypcja słowna. To ja otrzymałam też z transkrypcją słowną. Na płycie są dwa. Także. Ja rozumiem, sądu najmę otrzymałam jeden z transkrypcją słowną, ale jeżeli to są tożsame treści, to... No chodzi tak naprawdę o tę transkrypcję. Proszę bardzo. Wysoki sądzie, ja podtrzymuję wnioski zawarte w wniosku złożonym w trybie wyborczym. W związku z doręczeniem nam przed dzisiejszym posiedzeniem odpowiedzi na wniosek wnoszę również na podstawie artykułu 235 zeznania 2, paragraf 1, punkt 3 i punkt 2 w związku z artykułem 13 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego o oddalenie wniosków dowodowych uczestnika zawarcie w punkcie pierwszym, to jest przesłuchanie w charakterze świadka pani Katarzyny Wójskiej, ponieważ jest to sprawa dotyczy wypowiedzenia przez uczestnika słów, które nie były prawdziwe, nie poświadczały prawdy, natomiast dowód, który ma być przedstawiony, nie pozwala na potwierdzenie bądź zaprzeczenie faktowi wypowiedzenia tych słów przez uczestnika oraz potwierdzenia, czy była ona prawdą, czy nie. Ten sam wniosek o pominięcie dowodu ze świadka wskazanego w punkcie 2 pana Michała Rachonia również nie może potwierdzić, czy słowa były prawdziwe, czy nie były prawdziwe. Natomiast fakt ujawnienia adresu świadka w internecie w jakimś bliżej nieokreślonym czasie i nie przez wnioskodawcę nie ma również znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Świadka Krystiana Kawiela również wnoszę o pominięcie, ponieważ tezy do przesłuchania nie wnoszą nic do rozstrzygnięcia wnioskowanego sporu. Przesłuchanie świadka Adriana Stankowskiego również wnoszę o pominięcie i niedopuszczenie tego wniosku dowodowego ze względu na to, że nie służy on rozstrzygnięciu tego sporu dotyczącego prawdziwości bądź niewypowiedzi uczestnika. Nie wnoszę zastrzeżeń do przedstawienia jako dowodu materiału wideo wyłączonej płyty z zastrzeżeniem, że widziałam tylko ten jeden plik, natomiast przy oświadczeniu, że są one tożsame, nie widzę problemu. Również wnioski dowodowe z punktu 7, 6 i 7 nie dotyczą wniosku i nie mogą niejako pomóc w rozstrzygnięciu sprawy, w związku z tym na tej samej podstawie wnoszę o ich pominięcie. Natomiast po obejrzeniu pliku przesłanego przez sąd, pobranego z płyty, jest to więcej załącznik do odpowiedzi na wniosek, można stwierdzić, że mamy co do kwestii treści wypowiedzi wnioskodawcy niesporny stan faktyczny i ta płyta potwierdza tę wypowiedź w takim kształcie, w jakim myśmy wskazali na nią do wniosku oraz załączony plikach multimedialnych. Także z tego też powodu Wysoki Sądzie podtrzymuje wniosek w pełnym zakresie. Pani mecenas, ale wobec tej wypowiedzi, że te materiały, które już są w aktach sprawy, potwierdzają treść wypowiedzi wnioskodawcy, to proszę zajmieć stanowisko co do złożonego wniosku o zeznań wnioskodawcy, które miały dotyczyć. Wysoki Sądzie, przebiegu zdarzenia, dotyczyć miały także przebiegu zdarzenia 19 września 2023 roku. Prawdziwej treści jego wypowiedzi. Znaczy, ta prawdziwa treść wypowiedzi została przedstawiona, ma załączony zarówno do wniosku, jak i przynajmniej tym jednym pliku multimedialnym, z którym się zapoznałam, wypowiedzi na wniosek. W związku z czym na ten fragment cofam wniosek. Bo ta treść jest uwidoczniona na nagraniu po prostu. W
cofa wniosek o przesłuchanie wnioskodawcy. W zakresie potwierdzenia treści wypowiedzi wnioskodawcy w dniu 19 września 2023 roku. Ja podtrzymuję te wnioski i chcę tutaj powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia z groźbami, to istotne są odczucia, także wytłumaczenie, dlaczego te odczucia są takie, a nie inne, osób, które mogą być, mogą mieć poczucie zagrożenia. Stąd ci świadkowie. Wydaje mi się, że dostatecznie strona tutaj uczestnika udowodniła kwestię publikowania w internecie miejsca zamieszkania pana Rakowniaki Kliwójskiej i tę sprawę powinno się wyjaśnić. Znaczy to jest właściwie znaczy to samo, to jest oczywiste, natomiast dlaczego, jaki ma związek publikacja w internecie tego adresu z tym zajściem, o którym jest dzisiejsza sprawa i dlaczego, skąd jest to poczucie zagrożenia. Oczywiście wiem, że kwestia tutaj uczestniczenia online jest taka inna, ale w Wysokim Sądzie. No przecież dostaliśmy wczoraj ten pozew po czwartek. Te osoby mają pewne obowiązki służbowe i no, nie mogą być w stanie sądu w tym czasie, ale z tego, z moich informacji wynika, że mogą się z sądem połączyć. Stąd Wysoki Sądzie jak najbardziej podtrzymuje te wnioski. Dziękuję. Ja mam dwa słowa. Otóż w Wysokim Sądzie podpisuje się po tym, co była zapowiedź mój kolega. Natomiast kontestuje drogę, którą przyjęła strona wnioskodawca, a mianowicie tryb wyborczy. Moim zdaniem norma artykułu 14 wniosku wyborczego nie predestynuje strony wnioskującej do tego sposobu rozstrzygania sporu. Mam nadzieję, że są też tu na ten argument niewyborczego. Panowie, strona jedna i druga, zdał się w spór, który być może zahacza, może w jakimś mniejszym czy większym stopniu jest związany z toczącym się postępowaniem wyborczym, natomiast nie ma nic wspólnego z normą artykułu 111. Tylko mogę prosić, by sąd był łaskaw otworzyć taką mianowicie możliwość, by ta sprawa, jeżeli już ma znaleźć ten wymiar przed sądem, potoczyła się w tym trybie spornym, czyli po prostu obrony osobistych, a nie w ramach kampanii wyborczej, która powołana i przepisy, które mają tytułować tę kampanię wyborczą i karać ewentualnie za prawdę, będzie prawdę, karać oczywiście w pewnym skrócie myślowym, wybrała się rozstrzyga zupełnie na innej sali sądowej w innym trybie. To jest jedna uwaga. Druga uwaga profesorów, to jest kwestia w ogóle wygrania tej sprawy, bo strona wnioskowa próbuje przekonywać sąd, że jedna krótka wypowiedź, która padła ze strony pana wnioskodawcy, jest na tyle jasna i oczywista, że nie wymaga żadnych dodatkowych opowiadania. Tak nie jest. Ta sprawa żyje swoim życiem i żyła zarówno przed, jak i po tej wypowiedzi. Dopiero wówczas, kiedy sąd nie możemy skonfrontowania rzeczywistości, która no siłą rzeczy nie znalazła swojego takiego głębokiego znaczenia na karcie odpowiedzi, na kartach odpowiedzi na wniosek, dopiero wtedy będziemy mógł zorientować się, że wypowiedź naszego klienta była poczyniona w obronie wolności słowa, wolności dziennikarskiej i w obronie przede wszystkim człowieka. Bo bez względu na to, jak będziemy patrzyli na skomplikowane strony, to każda z tych stron, mówię każda z tych stron, ma swoje prawa, ma swoje obowiązki. Te obowiązki przede wszystkim, moim zdaniem, spoczywają na osobie
kandydata na potencjalnego parlamentarzystę. Dlatego trzeba mierzyć i ważyć te słowa, trzeba wiedzieć, co się mówi w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim, kiedy mamy do czynienia, bo jest tam miejsce na kampanię wyborczą. Ta kampania wyborcza miała miejsce przed wymachem telewizji polskiej, gdzie nie kandydat Lech, tylko kandydat Tusk przeprowadził miting polityczny. Pan wnioskodawca czynił wszystko, żeby uniemożliwić dziennikarzowi i dziennikarzom zadawanie zwyczajowych pytań, które się zadaje w trakcie takiego spotkania wyborczego. Padły tam słowa, które nie chcę w tej chwili na tym etapie komentować, ale będzie być może na to czas. I jedyny sprawiedliwy, który się tam znalazł, co prawda sprawił przedmiotem czasowym, to był Tomasz Sakiewicz, który zdecydowanie zawodował przeciwko takiemu językowi, niektórzy używają sformułowania języka nienawiści. Ale ten język nienawiści może być dopiero odebrany we właściwy sposób, kiedy sąd skonfrontuje wszystkie okoliczności, które my próbowaliśmy tutaj mieli bardziej udolnie zawrzeć na kartach odpowiedzi na ręce, bo ta wypowiedź ma swój wymiar. To jest sytuacja, która dopiero może być postrzegana w kategoriach sprawy, o którą my się bijemy, wówczas kiedy sąd będzie dostrzegał cały rząd, cały szereg zdarzeń, które nastąpiły przed nim. Dlatego będę prosił po pierwsze, żeby sąd rozważył, jakby to nazwać precyzyjnie, żeby sąd uznał, że ta sprawa nie nadaje się do rozstrzygania w tym, że właśnie trybie, a więc żeby ten wniosek został przez sąd uznany, ale właśnie z tego powodu, a generalnie żeby sąd uznali wniosek dlatego, że to, co powiedział nasz klient, polegało po pierwsze na prawdzie, było dokonane w dobrze pojętym interesie społecznym, politycznym nawet można by się pokusić o takie sformułowanie, bo polityka w tej materii ma duże znaczenie w tej sprawie. Jeżeli uznamy, a niektórzy uważają, że polityka jest wszędzie, no należy chyba do niektórych serdecznie to ograniczać, to ta wypowiedź była polityczna, ona działała i ma działać jako ostrzeżenie przed językiem nienawiści. Dlatego będę prosił, żeby to odpowiedzieć. Dziękuję. Chciałbym jeszcze wrócić do tego wniosku wcześniejszej pana mocnika, pana mecenasa Sawickiego, dotyczącej zamieszczenia w internecie. Pan z nas argumentował, dlaczego sąd powinien dopuścić do świadków. Dotyczył ten wniosek umieszczenia w internecie adresu pana Michała Rachonia. Pan z nas wyjaśnić, dlaczego sąd mógł podjąć w sposób prawidłowy decyzję co do wniosku dowodowego. Zdanie uczestnika. Kiedy te dane zostały w internecie umieszczone, kto je umieścił i jak to ma, jaką to ma relację z tym zdarzeniem 19 września? Pan
mieszkania żony pana Rachonia, który zamieszkuje, która zamieszkuje pod zupełnie innym adresem, ale który to adres pan wnioskodawca zna i jawi. W związku z tym ta informacja znajduje się w dokumentach, które się złożyli do akt sprawy. Ja w tej chwili nie potrafię aż tak dokładnie na tym zapanować, ale kolega jest bardziej dokładny w tej swojej wypowiedzi i na pewno się sobie wyśmieje. No, tutaj mamy podanie tego adresu w Czarnowie widzę tutaj 19 sierpnia 2023 rok, natomiast no, widać z tego, że pan Piątek te wszystkie posty, przepraszam, pan wnioskodawca te wszystkie posty Tomasza Piątka powtórzył w dniu właśnie zajścia, ale z całą pewnością jest oczywiste, że wiedział, że w przestrzeni publicznej ten adres był ujawniony. Panie Zaszy, bo właśnie do tego zmierza moje pytanie. Żeby strona, żeby uczestnik przedstawił, jaka jego zdaniem była kolejność tych zdarzeń. Kiedy zostały ujawnione? Mamy nagranie, wiemy, kiedy odbyła się konferencja. To ta meeting wyborczy, jak pan teraz określił, przed siedzibą PKP, została, padła opisane wypowiedzi. Mamy też nagranie wypowiedzi uczestnika PKP Info i te materiały, które znajdują się w internecie. Proszę to państwo, to, co państwo stwierdzicie, jaka jest chronologia tych informacji, ujawnienia tych informacji. Z całą pewnością przez redaktora Piątka został adres ujawniony w sierpniu tego roku. Natomiast 19 września zrobił te posty także ujawnił pan Rozenek. Jeśli nawet było to po tym zdarzeniu, które było w godzinach rannych, to z całą pewnością jego wiedza była taka, że w przestrzeni publicznej ten adres już funkcjonuje. Czyli czas. W sierpniu adres został ujawniony przez Tomasza Piątka. Tak. A po wydarzeniach, czy wydarzeniu przed siedzibą TVP, tak państwo twierdzicie, wnioskodawca powielił post Tomasza Piątka, tak? Tak. Może jeden fakt, który pomoże. Otóż pismo, w którym pracował pan profesor, pan Rozenek, ujawniło dane tego domu 11 lat wcześniej, dokładnie opisując wygląd tego domu i tak dalej, i tak dalej. Może o tym zeznać Katarzyna Głyska. Doskonale pan Rozenek wiedział, że Michał Rachon i Katarzyna Głyska wiedzą, że on zna adres. Ta informacja była precyzyjna, ponieważ jego pismo odfotografowało ten dom i opisało. Także obydwie strony były świadome, o jakim adresie mówię. Dobrze, proszę, to uczestnik już to porusza, to proszę jeszcze wyjaśnić, czy to, co państwo twierdzicie o ujawnieniu adresu, dotyczy adresu lokalu, czy adresu domu jednorodzinnego? Proszę wyjaśnić, bo żebyśmy mieli prawdę. Teraz mówiłem o domu jednorodzinnym, w którym mieszkała Katarzyna Głyska, a potem zamieszkał Michał Rachon. Ale też pojawił się w przestrzeni publicznej adres matki Michała Rachonia. Żadne z tych mieszkań czy domów nie jest na wynajem. Oświadczę, że w przestrzeni publicznej, czyli przed tym zdarzeniem 19 września, tak? Została ujawniona, został ujawniony adres domu Michała Rachonia oraz adres lokalu, w którym zamieszkuje matka Michała Rachonia. Czy nie jest to lokalne wynajem? Wedle mojej wiedzy nie są to lokalne wynajmy, ale myślę, że tutaj jak nie zeznała Katarzyna Głyska, Michał Rachon
No to ja mam taką wiedzę, no, z kontaktów towarzyskich, tak, a myślę, że oni dokładnie wiedzą, gdzie mieszkają i gdzie mieszkają. Tego dnia tweetami pana wnioskodawcy.
Pytanie, jak my mamy to udowodnić, pan Bozdusz, pani prezydent? No właśnie, próbujemy to udowadniać wnioskami, które zostały złożone, bo my prosimy, żeby sąd nam taką możliwość stworzył. To po prostu pisanie, że nie mogę, z założonych dokumentów nie wynika data replika. 6 dni temu. 6 dni temu? 6 dni przed jakim dniem sporu ten... nie wiemy, kiedy był zrobiony wybór. Dzisiaj? Wczoraj? Wczoraj. Dwa dni temu? Wczoraj. Wysoki sądzie, są świadkowie, którzy dokładnie co do minuty powiedzą, jak było, co było. Sprawa nie dość, że ucieka w tryb wyborczy przed udowodnieniem możliwością przeprowadzenia normalnego procesu, też próbujemy pozbawić możliwości udowodnienia podstawowych, oczywistych faktów. W przypadku groźby karalnej nie jest istotna treść, tylko wrażenie, jakie robi na stronie. Mówię o groźbie karalnej i trzeba zapytać w stronie tej grożony, czy to wrażenie zostało w taki sposób wywarte. To jest jakby podstawa, bo o tym mówiłem. Więc nie możemy ustalić między sobą, czy strona, której groził poseł Rosenek, była tym przejęta, czy nie, ponieważ trzeba to zapytać stronę, której grożono. Wysoki sąd, czy mogę? Proszę się powiedzieć, bo pani mówi, że to jest dostępne w tym CNPG. Nie. Czytam treść. Henker Michał Rakoń założył firmę w domu żony propagandistki. Przepraszam, to jest ujawnienie już prywatnych danych. Wysoki sądzie, ta sprawa, ponownie przypomnę, nie dotyczy tego, czy ktoś odczuł jakieś słowa jako groźby. Na marginesie z nagrań również przedstawionych przesłanych przez sąd nie wynika, żeby pan Rafał wyglądał na osobę wyskażoną. Ale to są emocje, które my tutaj mieć nie powinniśmy. Tutaj powinniśmy spojrzeć na tę sprawę wprost. Czy słowa, które pan uczestnik włożył w usta pana wnioskodawcy, czyli groźby, padły z ust wnioskodawcy, czy nie padły z ust wnioskodawcy. Mamy dość w tym trybie wyłącznie obiektywnej prawdy. Czy pan Andrzej Tadeusz Rozenek powiedział słowa, które twierdzi, że powiedział pan Tomasz Sakiewicz? To jest wszystko, to jest podstawa. Czy to nie jest, dlatego to nie jest proces w innym trybie, tylko w tym, ponieważ w ocenie wnioskodawcy została naruszona prawda. Prawda jest taka, że z ust pana Andrzeja Tadeusza Rozenka słowa gruźb w kierunku pana Rakonia dotyczących tego, że wie gdzie mieszka, że wie gdzie mieszkają jego dzieci, jego żona i że go dopadną, ktokolwiek miał mi to być, nie padły. Te słowa padły wyłącznie z ust pana uczestnika Tomasza Sakiewicza. I to jest klub tego wniosku. W tym zakresie powinniśmy się obracać, ponieważ to nie dotyczy obiektywnie tego, czy ktoś wie, jaki jest adres mieszkania na wynajem, co podkreślę, bo to bardzo wyraźnie padło, należącego do pana Michała Rachonia. Mieszkań na wynajem. Tylko państwo próbujecie to przerzucać na jakieś adresy zamieszkania, na wiedzę o dzieciach. Te słowa nie padły. Skoro nie padły, to znaczy, że pana wypowiedź, pana uczestnika była nieprawdziwa. Dziękuję. Nie, to nie znaczy, to już obie strony wypowiedziały się szeroko o wnioskach dowodowych. Sąd zaczynał się już z tymi wnioskami. Sądzie, czy ja mogę jedno słowo? Przepraszam. Dobrze, uczestnik wypowiedział się, więc zarównowałem to przychodzę. Sprawdziłem przed chwilą na swoim Twitterze. Rzeczywiście replikowałem Tomasza Piątka. Zawsze replikuję, bo to bardzo mądry dziennikarz i dużo prawdy nosi. Replikowałem dokładnie 25 września o godzinie 10.57, więc na pewno nie 6 dni temu. Wniosek wracał się do tego, że replikował Tomasza Piątka. Na swoim Twitterze, tak? Tak. Nie korzystał z czyli pan to replikował... Czyli jakby podałem dalej, to jest taki rodzaj podania dalej, bez komentarza zresztą. W dniu 25? 25 września o godzinie 10.57.
tak jest. Dziękuję. Chciałbym zgłosić jakieś zastrzeżenia co do tej decyzji? Mhm.
tak jest opisane. Ja może zastrzeżenia tutaj na poprzednim punktu 227. Pełnomocnik uczestnika składa zastrzeżenie do protokołu. Trybia 162 162. Tak. Trybia artykułu 162. Wobec postępowania cywilnego. Wskazując na naruszenie artykułu 227 Kodeksu postępowania cywilnego. Rozumiem, panie zasadzie, decyzją pomijającą dowody, tak? Czy... Tak, tak, tak. Decyzją pomijającą dowody. Teraz pan. Sąd postanawia dopuścić, do zeznań wnioskodawcy na okoliczność przebiegu zdarzenia w 15 września 2023 roku. Treści jego wypowiedzi. Skutków w postaci hejtu oraz gruźb, które były na niego kierowane oraz naruszenia przeciwko tego imienia. I także sąd postanawia dopuścić to zeznań uczestnika. Na okoliczności przyczyn i podstaw jego wypowiedzi, której dotyczy wniosek. Pani tylko wyjaśnię, prawdziwie pani mecenas zapowiada wniosek co do przebiegu zdarzenia, natomiast jest to dowód pomocniczy z przesłuchania stron i sąd traktuje przede wszystkim jako główny dowód zapisał w wideo, natomiast dowód z przesłuchania stron. Proszę o okazję dowód osobisty i proszę o danie miejsca przeciwko. Dziękuję. Wysoka Rada, pan Dziewi Rozenek, wskazując dowód osobisty. Proszę podzielić chyba na lat i na zawodu. 54 lata jestem. Jest pan był mikrofon. Mam 54 lata, z zawodu jestem dziennikarzem. Nie był pan radny w swojej poszczególnej zeznań? Pouczam pana obowiązku zmian prawny. Zeznaje pan na jakiejś stronie, a więc co do zasady bez przyrzeczenia. Jedynie kiedy są miał wątpliwości do prawidłowości pana zeznań, to może pana przesłuchać ponownie co do pewnych faktów po wydaniu przyrzeczenia, a wtedy zerwerą odpowiedzialności prawie ze swoich poszczególnych. Proszę na zasadzie swobodnej wypowiedzi w ramach tej tezy, którą sąd określił, opisać pokrótce, ale też bacząc na to, że są dyskusje nagrane, więc nie oczekuję szczegółowego opisu, ale tego, co jest kluczowe dla pana wniosku. Bardzo proszę. Tego dnia została zwołana konferencja prasowa przez Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Na tej konferencji poinformowaliśmy o tym, że wracamy do telewizji publicznej po to, żeby politycy Koalicji Obywatelskiej też mogli tam zabierać głos i mówić o prawdzie. Konferencja została zakłócona przez pana Rachonia i jego kolegę, którzy wyszli z budynku telewizji publicznej i stanęli między linią kamer
a mikrofonem, uniemożliwiając w ten sposób przeprowadzenie konferencji. Jako dziennikarz chciałbym tu zaznaczyć, że podczas konferencji prasowej obowiązują pewne standardy i ci, którzy są dziennikarzami, stają za linią kamer, czekają, aż osoba, która zwołała konferencję, zakończy swoją wypowiedź, a następnie zadają pytania. Ten zwyczaj został brutalnie naruszony przez pana Rachonia i jego kolegę. Moi koledzy posłowie w reakcji na to zaczęli się dopytywać wielokrotnie pana Rachonia, ile zarabia w telewizji publicznej. Nie były to bezzasadne pytania, ponieważ ta telewizja jest utrzymywana z pieniędzy podatników. Ponad 2,5 miliarda złotych rocznie podatnicy wpłacają ze skarbu państwa do tej telewizji i powinni oczekiwać rzetelnej pracy dziennikarskiej, a nie zachowań chuligańskich. Na końcu tej konferencji rzeczywiście podszedłem do pana Rachonia i zapytałem o to, ile ma w końcu mieszkań na wynajem. 5 czy 6 czy 7, bo różne chodzą po mieście pogłoski i różne adresy ludzie podają. I rzeczywiście powiedziałem, że znamy te adresy, chociaż tu liczba mnoga może była trochę przesadzona, znamy chyba 2 na razie adresy tych mieszkań na wynajem. Czemu mnie to interesuje? Dlatego, że jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej chciałbym wiedzieć, na co idą pieniądze podatnika i czemu telewizja publiczna płaci takim osobom tak horrendalne pieniądze, stawki kompletnie nieznane w świecie dziennikarskim. Tak. Panowie, nie wnosili wcześniej o możliwość nagrywania. Są z telewizji, która już zgłaszała swoją obecność, czy z innej telewizji? Z telewizji polskiej, to było pojęcie. I proszę o ciebie państwa na możliwość rejestracji o tym, co to proszę tak sprawnie rozstawić sprzęt, żeby to nam nie przeszkadzało. W sensie na drogę mogę dużo odstawić? Tak, proszę. Telewizja Polska. Wydaje mi się, że teraz, tak mogę? Proszę. Wysoki Sądzie, i teraz to, co najważniejsze. W żadnym wypadku, ani moim zamiarem, ani celem nie było zastraszanie kogokolwiek. W żadnym wypadku moim zamiarem, ani celem nie było ujawnianie jakichkolwiek adresów. Natomiast po powrocie do domu zobaczyłem z przerażeniem, że w TVP Info uczestnik wkłada w moje usta słowa, których nie tyle, że nie ośmieliłbym się powiedzieć, one w ogóle nie przeszłyby mi przez głowę. Ani nie powiedziałem, wiem, gdzie mieszkasz, ani nie powiedziałem, wiemy, gdzie mieszka twoja żona, twoje dzieci, ani nie powiedziałem, dopadniemy cię. To wszystko jest kłamstwo. Żadne takie słowa z moich ust nie padły. A na tej podstawie uczestnik sformułował dalej idące opinie i oceny na mój temat, mówiąc, że się zachowuje jak bandyta, jak mafia. No w trakcie trwającej kampanii wyborczej tego typu słowa mogą być bardzo kosztowne. Ze względu nie tylko na wynik, ale również na emocje, które towarzyszą kampanii wyborczej.
Ja po tych słowach uczestnika otrzymałem dziesiątki gróźb. Łącznie z powoływaniem się na to, że czekają szubienice na mnie, łącznie z tym, że wiedzą ludzie, gdzie mieszka moja żona i moje dzieci. I jeżeli ktokolwiek w trakcie kampanii wyborczej powinien podlegać jakiejkolwiek ochronie, to właśnie politycy przed tego typu słowami, bo takie słowa są niebezpieczne, takie słowa mogą zabijać. Tak, dziękuję. Proszę powiedzieć sądowi, czy odczuł pan słowa pana uczestnika jako godzące i jeżeli tak, to w jaki sposób pana dobre imię, pana cześć? Wysoki sądzie, jestem od 12 lat aktywnym politykiem. Ja nie biegam po sądach. Przyzwyczaiłem się do różnego rodzaju opinii na mój temat. Czasami bardzo negatywnych, ale to są zawsze opinie. I wiem, że polityk powinien mieć grubą skórę i staram się taką grubą skórę mieć, chociaż czasem jest bardzo trudno. Natomiast włożono w moje usta słowa, których nie powiedziałem, które nigdy nie padły i które nigdy nawet do głowy by mi nie przeszło, żeby wypowiedzieć. Bo jestem dziennikarzem, bo dbam o wolność mediów i nigdy nie odważyłbym się jakiegokolwiek dziennikarza zastraszać. Czy te słowa mogły, bądź czuje pan, że naruszyły pana dobre imię? Te słowa nie tylko naruszyły moje dobre imię, ale one po prostu stawiają mnie w świetle osoby, która nie dość, że grozi jakiejś konkretnej osobie, to jeszcze grozi jego żonie i jego dzieciom. To trudno sobie wyobrazić coś gorszego dla polityka, który chce być no, człowiekiem przyjaznym, człowiekiem, który buduje zaufanie. Oczywiście, że to jest z mojego punktu widzenia poważne naruszenie mojej godności. Wysoki sądzie, znam dziennikarza Tomasza Piętka. Czy śledzi pan jego mediatę społecznościową? Wysoki sądzie, staram się czytać wszystko, co Tomasz Piątek publikuje, nie tylko w mediach społecznościowych, również czytam jego książki. A proszę powiedzieć, skąd jest zainteresowany mieszkaniami pana Rachmanowicza? Wysoki sądzie, mówiłem już na ten temat. Otóż telewizja publiczna otrzymuje grubo ponad 2 miliardy złotych z kieszeni podatnika. Każdy obywatel powinien być zainteresowany tym, na co idą te pieniądze i czy są dobrze wykorzystywane i czy stawki, które otrzymują pracownicy TVP, którzy się podają za dziennikarzy, są stawkami rynkowymi, czy też są tak zwaną ceną za honor, za utratę kręgosłupa, zamówienie nieprawdy, zamanipulowanie. A to mieszkaniami, jak jeszcze pan dziennikarze publiczne się interesuje? Wysoki sądzie, czy to ma związek z przedmiotem sprawy? Oczywiście, bo wysoki sądzie, to jest absolutnie dziwne, że akurat pan zbiera informacje na temat dziennikarza, mieszkania dziennikarza, no skoro jest to może jakiś po prostu... Wysoki sądzie... Tak jest. Na pograniczu tej tezy zawodowej, ale jeszcze blisko granic. Wysoki sądzie, no ja pochodzę ze środowiska dziennikarskiego. I w tym środowisku dziennikarskim aż huczy, naprawdę huczy od informacji, jak wysokie są stawki ludzi, którzy pracują w TVP. Huczy od tego, że jeden, drugi czy trzeci dziennikarz zabezpiecza się na przyszłość i kupuje sobie mieszkania na wynajem za te gigantyczne pieniądze, które w mojej opinii są kompletnie niezasłużone. I oczywiście, że nie jest to jeden dziennikarz. Powszechną wiedzą jest, że również ten, który niedawno został zwolniony z TVP, czy zawieszony, przepraszam, nie wiem, chcę być tu precyzyjny, za ujawnioną sprawę dotyczącą bicia
kochanki, zdaje się. No też o nim się mówi, że ma wiele mieszkań na wynajem. Mówi się również o wielu innych dziennikarzach z TVP, ale to nie powinno mieć moim zdaniem żadnego znaczenia w kontekście słów, które mi przypisał uczestnik. A ten dziennikarz, który był tam, jak pan określił, za picie kochanki zawieszony, to ile mówisz? Ile, przepraszam, bo nie wysłyszałem. A trudno mi powiedzieć. A skąd taka precyzja, jeżeli chodzi o mieszkania akurat w redaktora? Znaczy, nie bardzo rozumiem, Wysoki Sądzie, czy mam teraz powiedzieć, kto mi o tym opowiadał? Tak. Ale te osoby sobie absolutnie nie życzą tego, bo byłyby przecież prześladowane przez... Nie, nie, absolutnie nie. Ja odmawiam ujawnienia tych osób. W żadnym wypadku. Ponieważ boję się o bezpieczeństwo tych osób. Po tej fali hejtu, która została wylana na mnie, no to przecież możemy się spodziewać tego samego. Rozumiem. A czy ta osoba także wskazała panu adres mieszkania? Wysoki Sądzie, jeżeli w państwie polskim dochodzi do sprzeniewierzenia pieniędzy podatnika na ogromną skalę, to obowiązkiem posła na Sejm Rzeczpospolitej jest dochodzenie do tego, co się z tymi pieniędzmi stało, jak one zostały wykorzystane i przez kogo. I ja oczywiście takie czynności, jak osoba zajmująca się między innymi w swoim profilu politycznym mediami, podejmuję, przygotowując się na przykład do napisania interpelacji w tej sprawie. Ale Wysoki Sąd, jeszcze raz podkreślam, to nie jest przedmiotem tej sprawy. Wysoki Sądzie, no, wkraczamy tutaj w obszar medioznawstwa, ale oczywiście chętnie o tym opowiem. Jeżeli ustawodawca postanowił założyć coś takiego jak media publiczne i określił w ustawie o mediach publicznych pewną misję, którą te media publiczne muszą przeprowadzać i założył, że media publiczne muszą służyć państwu demokratycznemu, liberalnej demokracji, bo taki system w tej chwili w Polsce obowiązuje, a media te publiczne bardzo często poprzez manipulacje, poprzez mówienie nieprawdy, temu nie służą, nie wypełniają tej misji, no to mamy do czynienia z ogromnym sprzeniewierzeniem środków państwowych, które powinny być wykorzystywane na coś, na co nie są wykorzystywane. Może per analogiam, jeżeli jacyś przestępcy ściągnęli do Polski maseczki, które okazały się maseczkami bez odpowiedniego atestu, to moją rolą jako parlamentarzysty jest dociec, co się z tymi pieniędzmi stało państwowymi za te maseczki, kto, co z tymi pieniędzmi zrobił, gdzie one wreszcie wylądowały. To jest rola parlamentarzysty i oczywiście ja się tego nie wstydzę, uważam, że to każdy parlamentarzysta powinien tego dociekać. W pewnym sensie tak, bo jeżeli ktoś uczestniczy w pewnej machinie nieprawdy, głoszenia manipulacji, nieprawd, no to uczestniczy, tak? To ponosi współodpowiedzialność za to, co się z tych mediów codziennie 24 godziny na dobę wylewa. Już my to widzimy. Jeszcze raz, Wysoki Sądzie, przepraszam. Czy zna pan adresy tych 6 mieszkań pana Rachona? Nie, znam tych adresów. A dlaczego pan w takim
wyraźnie twierdził, że pan zna. Użyłem słowa znamy w sensie środowisko dziennikarskie, środowisko, które tym żyje, tym skandalem. Oczywiście zna te adresy. No ja przepraszam bardzo, ale nie spisuję tych adresów na tym etapie. Jak będzie taka potrzeba, to oczywiście zostaną spisane do interpelacji, do jakichś działań parlamentarnych, ale nie zajmuję się notowaniem adresów na wynajem. Ale co pan powiedział, że znamy te adresy? Wysoki Sądzie, po prostu zirytował mnie ten ironiczny uśmiech pana Rachonia, brak odpowiedzi na notoryczne pytanie ze strony posłów, ile zarabiasz, ile ci płacą za te kłamanie. No stwierdziłem, że dobrze by było, żeby dziennikarz miał świadomość, że całe środowisko dziennikarskie już go ocenia i wie, kim jest, jaką jest osobą. Nie przypominam sobie tej wypowiedzi. Proszę pana, a proszę powiedzieć, co było pana celem działania tych mówienia? Znaczy mówienia tych różnych właśnie wypowiedzi w stosunku do Rachowej. Jak był pana cel? Znaczy rozmawiamy o jednej wypowiedzi, ja już to Wysoki Sądzie dokładnie wyjaśniłem. Moim celem na pewno nie było zastraszanie kogokolwiek, ani budowanie jakiegokolwiek strachu. Zresztą widać było, że pan Rafał w ogóle się tego nie przestraszył. Śmiał się kpiąco i dalej był bardzo zadowolony ze swojego chuligańskiego czynu. Ponieważ zakłócanie przebiegu konferencji prasowej jest wybrykiem chuligańskim, to jest oczywiste. No tak, zadać pytanie można, ale Wysoki Sądzie, już tłumaczyłem, że obowiązują pewne standardy. Na całym świecie demokratycznym dziennikarz staje za linią kamer, a nie między kamerami, a mówiącym, bo w ten sposób uniemożliwia przeprowadzenie konferencji, czyli krótko mówiąc, ją zakłóca. Czy pana celem było to, żeby pan Krakon sobie poszedł z tej konferencji, czy żeby... Jak to robić? Wielokrotnie prosiliśmy pana Rachonia, żeby się odsunął za linię kamer, poczekał, aż Donald Tusk zakończy swoją wypowiedź, a wtedy będzie mógł zadać pytanie. I to mówiła zarówno prowadząca tą konferencję, jak i posłowie, którzy pana Rachonia próbowali prosić. Niestety nieskutecznie. Pan Rachoń, wysoki mężczyzna i silny, przepychał się bardzo skutecznie. Tak, Wysoki Sądzie, mam taką wiedzę. Dobrze. Ma pan to powiedzieć. Czyli twierdzi pan przed sądem, że mówi pan, powiedział pan prawdę o mieszkaniach Rachowej. W związku z tym nie pan łaskawie odniesie się do tego w jakiś konkretny sposób. Jakie mieszkania, gdzie, skąd pan ma to wiedzę, to już pan powie, że od kolegów. Pan, rozumiem, ma również duże zaufanie do kolegów, którzy panu przekazują taką informację. Ale co pewne informacje, które pan się panu może podzielić ze sobą?
prawda? To nie ma się powiedzieć. Żebyśmy wiedzieli, że ta pana wiedza jest stosowana w realnym kraju. Wiem oczywiście nie. Wysoki Sądzie, oczywiście moje pytanie dotyczyło liczby i ja tej liczby nie znam dokładnej i to wynika z treści mojego pytania. Natomiast to, że takie mieszkania są, to wiem z całą pewnością. To, że część z nich jest w Warszawie, też wiem z całą pewnością. A część? Tego nie wiem. No ja nie jestem... w tej chwili czynnym dziennikarzem śledczym. Gdybym był czynnym, to już pewnie bym tę wiedzę miał, no ale... Czyli powołujmy się tak na rzetelność dziennikarską, bo tutaj często padają takie słowa. To jak się ma do tej rzetelności, jeżeli pan tego nie wie? Panie Stasiek, wiesz, pan ten proces nie dotyczy kwestii ochrony dóbr osobistych w związku z artykułem prasowym opublikowanym przez wnioskodawcę, więc no, kwestia rzetelności dziennikarskiej jest dla sądu nieinteresująca. Czy pan jako dziennikarz wykonujący być może kiedyś ten zakres, być może nie wiem, bo nie śledzę, ale to jest w tej sprawie dla mnie istotne, bo to nie mamy do czynienia z materiałem prasowym, sąd nie ocenia materiału prasowego wnioskodawcy. Pozwolę sobie ładnie się różnić z tym sądem, pan sąd ma zawsze rację, natomiast na ogół jest tak, że jednak zawsze, bo sąd nie daje. Natomiast nie chodzi o to, że jeżeli padło z ust pana wnioskodawcy pewne sformułowanie, które potem spotkało się z komentarzem i czyni się zarzut panu uczestnikowi, że jest nierzetelny w swojej wypowiedzi, że nie powtarza tak, jak to powinno wynikać z dowodzenia prawdy, no to ja próbuję dociec, czy mamy tutaj z ludnością do czynienia z wrogą. Czy panu można więcej, bo może powiedzieć, rzucić przestrzeń publiczną cokolwiek, śliną na język przyniesie, potem nie musi się z tego tłumaczyć, bo przecież nie jestem dziennikarzem, czy chwilowo nie jest, jest tylko parlamentarzystą, głęboko na sercu leży droga pieniędzy społecznych. I to jest po prostu taka opowieść, która do niczego nie doprowadzi, dlatego że my nie mamy wtedy możliwości odparcia tych zarzutów, jakoby nasz klient jest człowiekiem, który swoją wypowiedź rzucił w przestrzeń i nie polega na tak. Jeżeli pan uprawdopodobni chociażby, że to, co wypowiedział, stało się osnową tego postępowania w dzisiejszym, no to będziemy mogli jakoś z tym porozmawiać. Panie profesorze, to wracając do tego, że sąd ma nasze rację, ale to wszystko pana na zasadzie przekona do tego, żeby nie podążać w kierunku tych pytań, ponieważ sąd nie ocenia, czy prawdziwą wypowiedzią pana wnioskodawcy jest to, że pan Rafał ma 6 lub 7 mieszkań, tylko to, jak wypowiedź wnioskodawcy została przedstawiona przez uczestnika. To jest przedmiotem rozpoznania. No właśnie. Więc sąd nie bada w tym postępowaniu, czy prawdą jest, że pan Michał Rafał ma 6-7 mieszkań. Strony o to nie wnoszą. Znaczy, nie tego dotyczy żądanie wniosku. Na pewno tak, proszę sądzić. Tylko że gdyby wypowiedź pana wnioskodawcy powiedziała na prawdę, to z pewnością i reakcję uczestnika postępowania byłyby różne, inne być może. A jeżeli dowiemy się o tym, czy będziemy przynajmniej mogli przypuszczać, że to polega na prawdzie bądź nie, to wtedy inaczej się ocenia to, co wypowiedział pan
prostu mieszkań czy miejsca zamieszkania prywatnego pana Rafała Jagodziny. Wysoki Sądzie, jeżeli uczestnik uznałby, że moje pytanie o te 6 czy 7 mieszkań jest kłamstwem, to mógł to w swoim komentarzu powiedzieć. Uważam, że Rozenek kłamie, mówi nieprawdę, łże, jak to często słyszymy ze strony. No, ale Wysoki Sądzie, ale to nie takie słowa padły. Uczestnik powiedział, że zna... Żadnych adresów prywatnych, ani żony, ani pana Rafonia, ani jego dzieci nie znam. Nie chcę ich znać, nigdy nie były w zakresie mojego zainteresowania. Co do mieszkań na wynajem, w tej chwili nie potrafię podać żadnego adresu, bo nie byłem do tego przygotowany. Pan przedstawił się dzisiaj jako dziennikarz, ale robi się jako polityk i ma swoje politykę. Co prawda twierdzi pan, że ma pan dłuższą skórę, bo wszyscy politycy muszą to mieć, to tak są najwyższej poziomie. Natomiast niech pan łaskawie powie, czy pan zdawał sobie sprawę z tego, co może przynieść pańska wypowiedź rzucona w tłum tak naprawdę, w formie, w której to się stało, bo najprawdopodobniej nie pan pamięta. W jakim tonie, w jakim autorze. Czy pan przewidywał taką reakcję, jak pan sam twierdzi, zarówno osobistą reakcję, jeśli do pana tysięcy osób, które panu grożą, jak i tego, jak i reakcji no, dziennikarzy, którzy niekoniecznie muszą podzielać pańskie poglądy polityczne, ale też odwrotnie czasami z nimi się nie zgadzają. Wysoki Sądzie, moja wypowiedź zacytowana in extenso u mnie w moich mediach społecznościowych nie wzbudziła żadnej emocji. Natomiast wypowiedź uczestnika, który włożył w moje usta słowa, których nie powiedziałem, spowodowała totalny hejt. Taka jest różnica. Totalny hejt. Nie spodziewałem się, żadnej takiej reakcji nie było. A ja nawet zadam dokładnie to pytanie, bo czy pan przewidywał jako wytrawny 12-letni polityk, 12-letni działalności politycznej, że może pan wywołać określone reakcje? Już pan powiedział, że były one zarówno po jednej, jak i z drugiej strony sceny. Czy pan wiedział, że tego typu słowa mogą być odebrane w sposób taki, jaki niektóre osoby odebrały? Nie przypuszczam, żeby kogokolwiek mogło zbulwersować pytanie o to, ile ma mieszkań na wynajem. Proszę pana, a czy to, że przy okazji powiedział pan, że pan zna adres tych mieszkań, to nic panu nie brało do mieszkania? Nie, Wysoki Sądzie, dlatego że to jest tylko informacja dla pana Rafonia o tym, że środowisko dziennikarskie jest tak zbulwersowane, że już prowadzi swoje własne śledztwa dziennikarskie, już dochodzi do prawdy. To nie pan sobie powiem, bo nie zawierzemy to zapytać, ale pan sam mówi na ten temat. Jakie pan śledztwo dziennikarskie mówi i o czym pan mówi, że tak jest zbulwersowane? Całe środowisko, czy tylko pańskie środowisko, czy tylko osób, które w podobny sposób traktują przestrzeń publiczną, jak pan wtedy... Wysoki Sądzie, mnóstwo się ukazuje artykułów na temat głównych gwiazd. Głównych, za chwilę będę cytował. Głównych gwiazd telewizji publicznej. Ostatnio w Onecie mogliśmy przeczytać o jednej gwieździe właśnie tej, która wsławiła się biciem swoich najbliższych. I nic dziwnego, że ci ludzie są, no, ponieważ są osobami publicznymi i biorą, jak już tu mówiłem, wielokrotnie ogromne pieniądze z kasy podatnika, no to są oczywiście prześwietlani zarówno ich dokonania, jak i to, ile pieniędzy zarabiają, co z tymi pieniędzmi robią. Onet. No w Onecie na przykład, tak? Ostatni artykuł sprzed chyba 10 dni.
Ale takich artykułów jest oczywiście mnóstwo, naprawdę. No właśnie, panu jakiś one, bo ja zapytałem o grę, czy dotyczy to wszystkich w Polsce dziennikarzy, którzy są duży, wysoki sądzie, jeżeli sąd mi da pół godziny, to ja oczywiście zrobię research i przedstawię 50 takich artykułów, tylko czemu to nasłuży. Tutaj prezentować przed sobą. Dlatego
Przecież cała ta historia... Panie Stasiu, ja bardzo proszę, bez tego wstępu, dlatego pytanie mam zadanie. Proszę, jeżeli wypowiedź była niesatysfakcjonująca, niepełna, to proszę powiedzieć, czemu pan teraz nie usłyszał o okolicznościach istotnych? Proszę sądu, ja odpowiem może nie pytanie. Nie, proszę zadać. Czy zadać pytanie? Proszę pana, czy kiedy pan usłyszy to, co z przerażeniem stwierdził, słyszę pan to, co pomówił w telewizorze, czyli w TVP Info, pan uczestnik, czy nie przyszło panu do głowy, że jest to odpowiedź odpowiedzialnego człowieka na pańskie emocjach zadane, jak sam pan powiedział, w emocjach zadane pytanie pana redaktora Rady? Wysoki sądzie, to nie była odpowiedź. To było cytowanie słów, które rzekomo miałem wypowiedzieć, a ich nie wypowiedziałem. To nie była ocena, tylko włożenie w moje usta wypowiedzi, których nigdy nie wypowiedziałem. I o ile każdą krytykę jestem w stanie znieść, jeżeli ona będzie oceną tego, co ja robię, i można oceniać to, czy powinienem, czy nie powinienem pytać o te mieszkania na wynajem, ale nie można mi wkładać w usta słów, których nie powiedziałem. Nie powiedziałem, że dopadniemy cię, nie powiedziałem, że znam adres twój i twojej rodziny, twojej żony i twoich dzieci. Nic takiego nie zostało powiedziane, a uczestnik przedstawił to jako moje słowa, a potem to skomentował, czyli dopuścił się jakby podwójnej manipulacji, bo najpierw włożył mi w usta coś, czego nie powiedziałem, a potem zaczął to komentować. No to jest, powiem szczerze, dalekie od rzetelnego dziennikarstwa. Przyznaje w tej swojej pierwszej wypowiedzi. Czyli no, w rzeczywistości te adresy, te informacje z pańskiego komputera wyczynają. Wysoki sądzie, żadne informacje dotyczące mieszkania pana Rachonia, jego żony, jego dzieci, z mojego komputera, jak powiedział tutaj pan mecenas, nie wypłynęły. Natomiast jeżeli pan pyta o rzetelność pana Tomasza Piątka, to tak, jest to nadzwyczaj rzetelny dziennikarz, który wygrywa wszystkie procesy w sądzie, które może wygrać. Panie sądzie, ja chciałem kilka pytań zadać. Jak pan wytłumaczy fakt, że w żadnym rejestrze Michała pewnie w nim był jako właściciel mieszkania? Przecież pan twierdzi, że wie pan i zna pan, że posiada mieszkania na rynku. Nie potrafię tego wyjaśnić, o czym mówi tutaj uczestnik. Jak można znać adres kogoś, kto nie figuruje w adresie? Proszę uczestnika, wnioskodawca odpowiedział, skąd uzyskał informację o adresach czy mieszkań, czy w liczbie, nie mówił o rejestrach, więc nie ma związku z tą wcześniejszą. Wysoki sądzie, jeżeli pan Rachon się poczuł urażony tym pytaniem, no to jest prosta droga, żeby to wyjaśnić przed sądem w innym postępowaniu, a tutaj wydaje mi się, że uczestnik jakby wszedł w rolę adwokata pana Rachonia. To skoro nie miał pan żadnej wiedzy sprawdzonej, bo wierzy pan, że pan był dziennikarzem, skoro pan nie miał żadnej wiedzy sprawdzonej, a bardzo proste jest wejść do rejestru i sprawdzić, to czemu pan użył tej informacji? Wysoki sądzie, skoro uczestnik tak ocenił moją wypowiedź, to tak powinien to ocenić w swojej wypowiedzi w telewizji, a nie wkładać mi w usta słów, których nie powiedziałem. No ale czy ja muszę odpowiadać na to, jakie oceny ma uczestnik tego postępowania? No, nie zgadzam się z nimi i tyle. To nie było pytanie. Pytanie jest dosyć proste. Jeżeli pan nie miał żadnej sprawdzonej wiedzy na temat mieszkania Rachonia, to czemu pan użył tej informacji? Wysoki sądzie, opinia o tym, że nie mają żadnej sprawdzonej wiedzy, jest opinią uczestnika. Nie odpowiadam za tę opinię. Że pan nie wie, czy on ma te mieszkania, czy nie ma, ponieważ nie sprawdził pan.
sprawdzałbym w jakikolwiek rejestrach własność Michała Rakonia. Wysoki Sądzie, nie sprawdzałem własności Michała Rakonia w żadnych rejestrach, ponieważ nie to było przedmiotem tej wypowiedzi. Powiedział pan, że pan wie i że pan zna nawet adresy. Czyli można powiedzieć, że miał pan informacje kompletnie niesprawdzone, ale pan ich użył. Proszę zadać pytanie. Czy można to określić, bo pan wie jako dziennikarz, że pan miał informacje zupełnie niesprawdzone, czy jest plotek, ale pan ich użył. Ale to jest pytanie dotyczące oceny. Czyli czy można wypowiedź wnioskodawcy ocenić jako wypowiedź niesprawdzoną? To nie jest, to jest pytanie o ocenę, a my pytamy się o fakty. Proszę zadać pytanie. Akurat tutaj jesteśmy dziennikarzami i pan poseł doskonale wie, co to znaczy informacja sprawdzona, nie sprawdzona. Panie mecenasie, jeżeli pan panią uczestników, sąd już zaznaczał wcześniej, że nie interesuje, że sąd nie przeprowadza w tej sprawie badania artykułu prasowego wnioskodawcy. Nie bada rzetelności dziennikarskiej wnioskodawcy. Pytania, które będą dotyczyły rzetelności dziennikarskiej, uczestnik wnioskodawca odpowiedział na pytanie, że nie sprawdza, na ostatnie pytanie, które dotyczyło faktów, że nie sprawdza własności Michała Rakonia w żadnym rejestrze. Po co pan użył w takim razie tej informacji? Taka informacja jest cenną informacją. Że nie sprawdzona jest cenną? Dla opinii publicznej. Ona nie była bardzo precyzyjna, więc nie można mi zarzucić, że coś pominąłem albo coś naruszyłem, czy jest dobra. Ona jest pytaniem. Pytaniem zadanym do człowieka, który czerpie dochody z działalności, którą uważam za etycznie, delikatnie mówiąc, fatalną. Znaczy ja nie chciałbym teraz etycznie dochodować, bo ja się byłego pracownika organa, ale skupmy się może na cenności informacji, która jest kompletnie niesprawdzona. On powiedział, że użył pan informacji, która jest cenna. Cenna informacja to pana zdaniem informacja jakakolwiek, niesprawdzona, nieprawdziwa. Nie, nie, Wysoki Sąd. Jeszcze udzielam to pytanie, czyli powtarzam jeszcze raz. Pytania, które będą dotyczyły oceny. A więc czy zdaniem wnioskodawcy to jest cenna informacja czy nie? Czyli dotyczy to oceny wnioskodawcy. Nie jest pytanie o fakty. Sąd pyta strony czy świadków o fakty. Jaki skutek chciał pan wywrzeć, zadając takie pytanie? W tym momencie, kiedy odbywało się to spotkanie. Główny skutek? Taki, żeby obywatele Rzeczpospolitej, wszyscy, dowiedzieli się, jak gigantyczne pieniądze zarabiają ludzie w TVP, którzy podają się za dziennikarzy, którzy dopuszczają się manipulacji, mówienia nieprawd. Takie rzeczy powinni ludzie wiedzieć, bo to są nasze pieniądze, każdego z podatników. Poprzez podanie nieprawdziwej informacji? Poprzez wskazanie, że muszą to być gigantyczne pieniądze, skoro stać tych pracowników TVP na kupowanie sobie w ciągu 8 lat kilku mieszkań na wynajem. No, przeciętnego dziennikarza nie stać na kupienie nawet jednego mieszkania na wynajem, a tutaj w TVP mamy zupełnie inne zwyczaje. Temu to służyło i niczemu więcej i Wysoki Sądzie z całą pewnością nie służyło to ani za kogokolwiek, nie chciałem w ten sposób ani zastraszyć, ani podawać jakichkolwiek konkretnych informacji, ponieważ dbam o to, żeby nikomu się nie stała krzywda, żeby nikt nie miał z tego powodu problemu. To jest konkretna informacja, prawda? To jest konkretna informacja. Podał pan konkretną informację. Podał pan taką informację 5 czy 6 mieszkań? Tak, zapytałem o to, czy 5 czy 6 mieszkań? Tak, zapytałem. To jest pytanie. Ja mam nadzieję, że uczestnik rozróżnia pytanie od stwierdzenia. Jakiekolwiek podstawy, na podstawie jakiegokolwiek dokumentu, żeby twierdzić, czy posiada choćby jedno mieszkanie? Wysoki Sądzie, akurat pytanie o podstawy, jeżeli jak słyszę ze strony uczestnika, że trzeba mieć dokument, żeby o coś zapytać, to brzmi to, przepraszam bardzo, jak żart. I nie będziemy chyba dalej w to brnąć. Proszę Państwa, jeszcze raz apeluję do tego, żebyśmy o to, przepraszam, żebyśmy przeprowadzili do sprawnego zakończenia tego postępowania. Jeżeli będą tutaj pytania dotyczące ocen, jeżeli po każdym pytaniu będzie komentarz, sąd powinien to uchylić taki komentarz, czy odebrać głos, ponieważ
całą sytuację. Proszę jeszcze raz o pytania. Proszę nie komentować i nie oceniać odpowiedzi, bo na to miejsce będzie później. To może tylko ostatnie pytanie w sprawie własności mieszkań. Użył Pan świadomie informacji niesprawdzonych. Czy możemy tak powiedzieć? Wysoki Sądzie, nie możemy tak powiedzieć. Chciałbym przypomnieć, że zeznaję Pan jednak po przysięgu. Panie Urzędniku, proszę nie zmieniać faktów w tym momencie, tutaj, które wydarzyły się na sali sądowej, ponieważ na początku Pan wnioskodawca był pouczony, że zeznaje bez przyrzeczenia jako sąd. No tak, ale obowiązuje to mówienie prawdy. Ale nie, sam nie odebrał przyrzeczenia do sprawy. Co miało spowodować powiedzenie, że znam Herbes? Jakiej reakcji Pan oczekiwał po Michale Rakona? W tym momencie, kiedy Pan to powiedział. Wysoki Sądzie, ta wypowiedź miała pokazać obywatelom, ile pieniędzy przeznaczamy na TVP, jakie są tego konsekwencje, jak ci ludzie opłacani z naszych pieniędzy zamiast robić robotę dziennikarską przychodzą i zakłócają konferencje prasowe partii, która im się nie podoba. Wykracza to dalece poza misję publiczną, poza to, do czego została telewizja publiczna stworzona. Temu miało to służyć. Wielokrotnie Pana pismo opisywało środowiska. Nie mam żadnego pisma, Wysoki Sądzie. Pismo, które Pan pracował, opisywało środowiska przestępcze. Co oznacza w środowisku przestępczym powiedzenie znamy Twoje adresy? Co to oznacza? Pisał Pan, czy Pana pismo, czy pismo, którym Pan pracował, opisał, co taki slogan oznacza w środowisku przestępczym? Wysoki Sądzie, nie bardzo rozumiem sens pytania. Znamy adres. To znaczy, że ktoś zna adres. A nie, kod przestępczy, to przepraszam, Wysoki Sądzie, ale to może uczestnik, bo ja nie wiem. Przepraszam, ale opisywał Pan przecież Pana pismo, Wysoki Sądzie, nie jestem specjalistą od kodu przestępczego jak uczestnik, więc nie wiem. Nie wie Pan, co znaczy, znamy Twoje adresy. Nie. Czy w czasie tego zdarzenia miał Pan przy sobie broń? Oczywiście, Wysoki Sądzie, że nie miałem broni, więc ma to pytanie. Ma Pan pozwolenie na broń? Mam, Wysoki Sądzie, pozwolenie na broń. Przynosił Pan do telewizji wielokrotnie broń? Nigdy w życiu nie przynosiłem do telewizji broń. Wysoki Sądzie, mamy świadka, który może zeznać, że widział Pana z bronią w telewizji. Wysoki Sądzie, jaki to ma związek, jeżeli osoba, która posiada legalnie, podkreślę, pozwolenie na broń, i przechowuje, tudzież przenosi tę broń legalnie, w sposób dozwolony prawem, w jakiekolwiek miejsce, które legalnie można tę broń wnieść. Jakie to ma znaczenie dla tej sprawy? Pan wnioskodawca wyraźnie odpowiedział, zresztą jak się przyjrzeć, to na nagraniach widać, że raczej broni nie miał. Jeżeli mówi, że nie miał, nie widzę podstaw, żeby to kwestionować, chyba że Pan ma dowód, że miał. Jeżeli Pan nie ma dowodu, to proszę nie sugerować, ponieważ cała Pana wypowiedź, pytania o kod przestępczy, pytania o naciski, o to, żeby wyjaśnił, co miał na myśli, jaki efekt to prowadzi tą sprawę. A Pani ma prawo do sprawy. Ale dopóki sąd nie zabiera głosu, Państwo też zabierają głos bez... Przepraszam. Całe sugestie, które Pan próbuje nałożyć na wnioskodawcę, sugerując, że miał, że to było straszenie, bo jeszcze być może miał broń. Tak się to rozumie. Ja zatrzymałabym się właśnie. Panie uczestniku, pytania na pytanie dotyczące sąd, jeszcze raz przypominam, dopuścił dowód z przesłuchania wnioskodawcy na okoliczność też przebiegu zdarzenia w dniu 19 września. Jeżeli Pan chciałby zadawać pytania dotyczące wnoszenia broni do telewizji w innym czasie, to sąd nie widzi podstaw do przeprowadzenia dowodu na dowodność. Ale prosiłbym o zaprotokołowanie jednak odpowiedzi, czy tej, której powiedział, że nigdy nie wnosił do telewizji broni. Ponieważ będzie to przedmiotem osobnego postępowania karnego prokuratorzy. Tylko przypomnę, że tak jak na wstępie było powiedziane, ta rozprawa jest nagrywana w zakresie wyrazu dźwięku i to jest protokół z tej sprawy. Bardzo dziękuję, na tym mi zależało. Mówił Pan, że zależy Panu na kształtowaniu liberalnej demokracji, na
na tym, że pana zachowanie miało pomóc w obronie zasad. Jest pana wypowiedź o tym, jak pił pan wódkę z Władimirem Putinem. To też była obrona zasad liberalnej demokracji. Wysoki sądzie. Proszę, panie wszelkie pytania, które będą wychodziły poza tezę dowodową, nie po to jest ten tryb wyborczy, żebyśmy, że on służy temu, żeby sprawnie przeprowadzić postępowanie. I nie możemy, to niezależnie od tego, czy to w trybie wyborczym, czy w każdym innym postępowaniu, mamy się skupić na przedmiocie sprawy. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, próbuję dobrać słowa, ponieważ są chyba pytania, spróbuję takie zadać pytania, żeby nie dało się odpowiedzieć. Powiedział pan, że nie ma pan pojęcia o tym, gdzie mieszka Michał Rachon i Kasia Górska. Czy w 2012 roku pracował pan w tygodniku Nie Turbana? W 2012 roku nie pracowałem w tygodniku Nie. Znaczy, będąc precyzyjnym, byłem urlopowany na czas pełnienia mandatu poselskiego. I nie znał pan tekstu z tygodnika Nie, w którym opisano nieruchomość Katarzyny Górskiej. Nie miał pan o tym wiedzy. Panie Mazars, bardzo proszę nie wypowiadać się bez pozwolenia na zawrót pracy. Dziękuję, przepraszam. Nie? Jeszcze raz, proszę mi zadać pytanie. Nie miał pan wiedzy o tym, że tygodnie, w którym pan pracował, a został pan urlopowany, ale z którym pan miał, z tego co wiadomo, bardzo dobry kontakt, opisał dokładnie nieruchomość Katarzyny Górskiej. Skoro uczestnik tak mówi, no to pewnie tak było. Pytam, czy pan nie miał. Nie. Czyli nie przeczytał pan tego numeru? Mogłem nie przeczytać, Wysoki Sądzie. Niestety obowiązki poselskie często uniemożliwiają takie precyzyjne śledzenie wszystkich publikacji, ale dziękuję za cenną wskazówkę. Na pewno się zapoznam z tym artykułem. W zasadzie to po tym już nie ma sensu zadać pytania. Bardzo dziękuję. 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 Proszę, żeby pan uczestniczył do tego dyskusji, dają miejsce. Mam 55 lat, jestem dziennikarzem. Czy był pan dalej ze swojej poprzedniej zeznania? Nie. Pomijam obowiązki dnia prawdy, zeznanie pan parę, że strony co do zasady bez przyrzeczenia. Gdyby były wątpliwości, to zleśnie pan zeznań, to może być pan przesłuchany po drugiej pory, bo nie przyrzeczenia i gdyby zrobione odpowiedzialności kamień ze swojej poprzedniej zeznania. Bardzo proszę, w ramach tezy dowodowej, która była dopuszczona, czyli tego na tak przyczyn, podstaw pana wypowiedzi, który dotyczy wniosek złożony przez wniosek, który wyborczy, proszę się wypowiedzieć swobodnie, a potem zostaną zabrane głosy po prostu. Bardzo proszę. 19 rano, niestety nie pamiętam dokładnie godziny, a gdzieś chyba między 8 a 9 rano, zadzwoniła do mnie moja asystentka, mówiąc, że przed Telewizją Polską jest jakaś duża awantura, że uczestniczy w niej Donald Tusk i że widać tam zadającego pytania Michała Rachonia. Chwilę później zadzwonił do mnie któryś z wydawców, niestety nie pamiętam nazwiska, telewizji publicznej i powiedział, że no doszło do gruźb wobec ich dziennikarza i czy mógłbym to skomentować. No ja w tym czasie
zdążyłem odtworzyć te wypowiedzi, zdążyłem też chwilę porozmawiać z Michałem Rachoniem i scenariusz wyglądał jak z filmu mafijnego, to znaczy najpierw przewodniczący partii zaprosił zresztą na spotkanie, bo używa tutaj słowa konferencja, tutaj zaprosił dziennikarzy na spotkanie, wygraża dziennikarzowi więzieniem za to, że zadaje pytania. Nie ma żadnego znaczenia, czy dziennikarz zadawał te pytania właściwie czy niewłaściwie, we właściwym momencie czy nie. Tylko sam fakt, że się mu grozi. Tak? Jeżeli mówi się do dziennikarza, że pójdziesz do więzienia, że będziesz skazany, że coś z tobą zajmie prokuratura, jest to groźba. Jest to groźba niedopuszczalna przez prawo. Artykuł prasowy mówiący o przymuszeniu do zaniechania krytyki prasowej. Jest to już ewidentne przestępstwo. Jesteśmy na to bardzo wyczuleni. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę. W ramach tych groźb, przyboczni pana Donalda Tuska przystąpili do próby uciszenia dziennikarza. Jeden próbował go zasłaniać, drugi próbował go przepychać, a trzeci, czyli tutaj obecny pan poseł Rozenek, zaczął wysuwać argumenty, które miały go skompromitować w opinii publicznej, ale z taką sugestią, tak, że ujawnimy więcej. To jest nic więcej jak szantaż. Tak? Wiemy, ile masz mieszkań, przepraszam, albo wiemy, gdzie mieszkasz, tak? Czyli potwierdzenie, że możemy cię skompromitować. I teraz nie ma żadnego znaczenia, czy w związku z tym ktoś przyjdzie i zabije go, czy się tylko skompromituje. Jest to groźba, jest to sugestia groźby i tak się używa w języku mafii. Dlaczego w języku mafii nie używa się przyjdę cię zabiję? Dlatego, że mafia jest doskonale poinstruowana o tym, jak działa prawo. Dlatego poszerzono interpretację groźby karalnej o sugestie. Tak? Wiem, gdzie mieszkasz, jest też uważane za, czy znam twój adres, jest też uważane za groźbę karalną. Ona jest w tym wypadku ścigana z powództwa prywatnego. Ale tłumienie krytyki prasowej na podstawie tej groźby karalnej jest już ścigane i zresztą jest takie zgłoszenie do prokuratury przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Dzisiaj miałem konferencję z udziałem międzynarodowych dziennikarzy. Zacytowałem tę sytuację. Nikt z dziennikarzy z wielu krajów świata nie miał wątpliwości, że doszło do próby tłumienia krytyki prasowej i do groźby wobec dziennikarza. Jedyne, co budziło zdziwienie, że człowiek, który to zrobił, chodzi jeszcze na wolności. Bo w większości krajów by nim się zajęła policja czy prokuratura. Tak wygląda w cywilizowanym świecie odpowiedź na groźby wobec dziennikarza. Mało tego, żeby uprawdopodobnić to, pan poseł chwilę później, tak, czy to jest dzień później, czy kilka dni później, już nie ma znaczenia, pokazał, retweetując oczywiście pana Piątka, którego mówi, że zna, adresy, ale nie tych mieszkań, o których mówi na wynajem, bo takie nie istnieją. Tylko adresy matki Michała Rachonia, adresy żony i dzieci Michała Rachonia. No co to jest? No co to jest? Co to jest? To jest klasyczna groźba z próbą już spełnienia, tak? Bo już pokazuje, że też możemy się dobrać do ciebie, bo znamy twój adres. I teraz czy chodzi o to, że ktoś przyjdzie, wybije szybę, czy ktoś przyjdzie i źle powie, czy ktoś przyjdzie i zabije, to jest już dalszy ciąg. Ale groźba jest groźba. To jest groźba i ta konferencja była pełna groźb wobec dziennikarza. Można ją prześledzić. Tam padały wyłącznie groźby, albo wprost, że cię zamkniemy, albo na zasadzie sugestii. Pan Powód był elementem tego procesu tych groźb. Mało tego, gdyby pozwolono przesłuchać tu Katarzynę Gójską, to sąd i wszyscy by się dowiedzieli, że te groźby zaczęły być realizowane. I to nie dotyczy już złego PR-u. Ale to musiałaby powiedzieć Katarzyna Gójska, bo to jest kwestia jej bezpieczeństwa. Rzeczywiście doszło do poważnego zagrożenia po tym bezpieczeństwa rodziny Rachonia. Do bardzo poważnego. I można to sprawdzić na podstawie doniesień, a wystarczyło ją przesłuchać. Jaki jest obowiązek dziennikarza, który pojawia się w takiej sytuacji? Wyjaśnić opinii publicznej, co się stało. Bo mafia mówi kodem. Mafia mówi kodem, używa slangu, używa języka takiego, którego może normalny człowiek nie zrozumieć. Jeśli ktoś stosuje język mafii, to używa specjalnie tego samego kodu. Obowiązkiem dziennikarza jest wytłumaczyć, co znaczy ten kod, rozszyfrować go. Mnie poproszono, żebym rozszyfrował, co oznaczały te słowa, które padły.
Ja je po prostu rozszyfrowałem. Ja nie informowałem, a nie musiałem informować z bardzo prostego powodu. Ponieważ TVP Info przed moją wypowiedzią wielokrotnie zacytowała to nagranie sprzed Telewizji Polskiej. Nikt nie miał wątpliwości, jakich słów użył poseł Rozenek, jakich słów użył Donald Tusk i inni ludzie z tej, powiedzmy, grupy. Nikt nie miał co do tego wątpliwości. Ja komentowałem, zostałem poproszony o skomentowanie, czyli wyjaśnienie, co takie słowa znaczą, po co się podaje informacje, znam twój adres. Co to znaczy? W slangu mafii to oznacza, możemy cię dopaść. Wiemy, gdzie jest mieszka twoja żona, twoje dzieci. Dokładnie to mówiłem. To jest slang mafii. Tak się go tłumaczy. Jeśli ktoś używa, nie rozumie slangu mafii, a jest osobą publiczną, to jest to jego problem. To jest to jego odpowiedzialność. Ale ten slang, który jest groźbą w języku mafii, został tam użyty. Przez pana posła, który zresztą obraca się w środowisku byłych esbeków, no więc ludzi bezwzględnych, którzy już nie jednemu człowiekowi krzywdę zrobili. Powiedziałbym, najgorszej mafii, jaka istniała w Polsce, czyli służby bezpieczeństwa. W ustach człowieka, który ma pozwolenie na broń, który obraca się w środowisku esbeków, powiedzenie, że wiemy, gdzie mieszkasz, przecież jest to najczystsza groźba, jaka może istnieć. I trzeba to opinii publicznej wytłumaczyć. Ktoś powiedział, że była ta audycja wyborcza. Mnie to nie obchodziło, jaka to była audycja. Zostałem poproszony, żeby skomentować incydent przed telewizją. I skomentowałem go najuczciwie, jak się da, z poczuciem misji i obowiązków wobec swojego współpracownika, swojego kolegi i wobec opinii publicznej. A pan poseł, mając immunitet, mogąc występować we wszystkich telewizjach świata i mogąc mówić, co zechce, bo ja nie mogę go podać w trybie wyborczym. Michał Rachim nie może go podać w trybie wyborczym. On się zasłania trybem wyborczym i go używa. Pan poseł postanowił zamknąć usta dziennikarzowi takimi metodami. Tryb wyborczy nie jest po to, żeby zdusić wolność słowa. A już na pewno nie po to, żeby ochronić działalność ludzi, którzy grożą dziennikarzom. To jest najbardziej radykalne naruszenie wolności słowa, jakie można sobie wyobrazić. Że człowiek, który grozi dziennikarzowi, teraz ściga dziennikarzy za to, że wyjaśniają, co się stało. Nic więcej nie zrobiłem. Wyjaśniłem, co się stało. A pan poseł jest oburzony, bo ludzie mogą zrobić, co on powiedział. Mogą zrozumieć. Dziękuję. To no tyle swobodnej wypowiedzi. Proszę bardzo. Proszę pana, czy takie powiedzenie o 6-7 mieszkaniach w takiej sytuacji, czy według pana to był tekst skierowany do jakiegoś większego, szerszego ogółu, żeby się dowiedzieli o mieszkaniach Rachona? Czy był to tekst, jakby to oczu, to był tekst skierowany do pana Rachona, a jeżeli tak, to dlaczego? Pan poseł nie podszedł do mikrofonu. Podszedł do pana Rachona. Gdyby chciał coś powiedzieć do ogółu, to by podszedł do mikrofonu i powiedział, ten pan ma 5 czy 6 mieszkań. Ale nie zrobił tego z dwóch powodów, bo mówił do Rachona, a po drugie, nie miał żadnej pewności lub miał wręcz pewność, że jest to nieprawda. Nie chodziło o posiadanie mieszkań. Nie chodziło o wynajem. Chodziło o to, że znali adresy jego rodziny. Mamy, żony, dzieci. Po prostu je znali. Zresztą, jak widać, potem podali. Mało tego, nie odnosząc się do tego, że pan poseł nie czytał pisma, w którym był urlopowany, publikacja z Dnia Urbana, w którym opisano dokładnie nieruchomość pani Bójskiej, była dosyć głośna. I pewnie byłby jeden w tym środowisku, który by tego nie przeczytał. On doskonale wiedzieli, że podają adresy rodziny. I że, a w tym wypadku nawet nie podają, tylko że grożą podaniem. Tak? Co znaczy grożą? To jest groźba, że to, co... Czym jest ochrona adresu? Jest ochroną bezpieczeństwa ludzi. Czyli zdejmę tą ochronę. A po co ją zdejmę? Po to, że można było zrobić krzywdę. Na tym polega kod mafii. A jak pan odczuł zachowanie pana
Rowenka podczas tej konferencji, nazwijmy to przed TVP Info, że to było zachowanie, które miało coś pokazać szerszej publiczności, czy konkretną rzecz na cel? Ani chcieli uciszyć Rachonia. To był główny cel. Mieli go zastraszyć i uciszyć. Donald Tusk zaprosił na spotkanie przed telewizją i rzeczywiście nie zamierzał odpowiadać na pytania, ponieważ w zaproszeniu jest dostępne, nie było odpowiedzi na pytania. Ale dziennikarz ma prawo zadać pytania, nawet jak polityk nie chce na nie odpowiadać. To jest rola dziennikarza. Ma się dowiedzieć. Ma się dowiedzieć. Jeżeli polityk ucieka przed zadawaniem pytań, to ma być jeszcze bardziej cierpliwy. Na tym polega ten zawód. Ma poinformować opinię publiczną o istotnych rzeczach. A chyba jest dosyć istotną rzeczą, że w Berlinie nam wiek emerytalny ustalano, bo przecież takie pytania zadawano. Opinia publiczna ma się tego dowiedzieć. I on zadawał o to pytania politykowi, który ucieka przed odpowiedzią na kardynalne pytania dotyczące Polski. Jaka jest reakcja otoczenia? Zastraszyć. Powiedzieć, wiem o to, wiem gdzie mieszkasz. Uważaj, bo twoje zarobki ujawnimy. Oczywiście używali pewnego kodu. Właśnie po to mafia wymyśliła kod tego typu, żeby się ochronić przed odpowiedzialnością. Tylko od pewnego czasu ten kod nie chroni. Pan poseł może nie wie, że od pewnego czasu ten kod już został też uznany za przestępstwo. Panie redaktorze, mniej krytyki prasowej to dosyć szerokie pojęcie. Jak pan je rozumie? Tłumienie krytyki prasowej polega na tym, że przy pomocy dostępnych środków zmusimy dziennikarza, czy szantażu, przemocy, środków, które są niedopuszczalne prawnie, zmusimy dziennikarza, żeby zaniechał swojej działalności dziennikarskiej, czy jednego konkretnego tematu, tak? Czyli na przykład ktoś się interesuje tym, jak w Polsce podwyższono emerytury i poprzez szantaż albo groźby, albo sugestie groźby spowoduje, że ktoś nie może dalej zadawać pytania. Ponieważ brak odpowiedzi na pytania w tym wypadku też jest odpowiedzią. A jakbyśmy teraz oglądali ten film z tej konferencji prasowej z 19 września, to jakie byłby pan tam widział znamiona tłumienia krytyki prasowej? Po pierwsze, sugestia, że ujawni się jakieś nadzwyczajne dowody. Nie ma żadnego znaczenia, czy jest to prawda, czy to nieprawda. Chodzi o to, że ujawni się rzecz, która może być szkodliwa dla dziennikarzy. I po drugie, że ujawni się adresy. No to jest dosyć bolesne ujawnienie adresów, prawda? Mieszkań. Pomijam RODO, pomijam wszystko inne, tak? Ale powiedzenie znamy adresy, to jest sugestia, mamy cię, tak? Możemy cię ujawnić. Po trzecie, sugestia, że ma te dochody w sposób jakiś nadzwyczajny, tak? Czyli że nie dość, że ma duże, to jeszcze one są w jakiś sposób albo na granicy prawa, albo tak jak pan poseł mówił, że to jest wyciąganie pieniędzy z telewizji, chociaż nic z tego nie jest prawda. Rachu nie wyciągnął żadnych pieniędzy na żadne mieszkanie, bo żadnego nie posiada. Wedle mojej wiedzy. Oczywiście świadek jeden i drugi nieprzesłuchany by to mógł lepiej potwierdzić. To proszę pana, czy pan zna Michała Rachonia, Katarzynę Bójską? Katarzynę Bójską znam przynajmniej od 20 lat, Michała Rachonia znam od kilkunastu lat. Rozmawia pan z nimi? Wielokrotnie, nawet czasem codziennie. Dobrze. Ja dziękuję. Bezpośrednio przed moim wejściem na antenę spotkałem Michała Rachonia i powiedział mi, Rozenek mi groził. To była groźba. Pamiętaj, Rozenek mi groził. Powiedział to i myślę, że tu powtórzył przed sądem, by mu pozwolono zeznawać. Ale mało tego. Nikt nie miał wątpliwości z ludzi, którym to przedstawiałem. Prawników, prokuratorów, dziennikarzy, że jest to zakamuflowana groźba. Kodem mafii.
Mało tego, doszło do ostatnio do sytuacji takiej, w której dom, bezpieczeństwo Rachonia i Kasi Wójskiej mogą być zagrożone. Niestety nie mogę na ten temat więcej mówić bez ich zgody, ponieważ po pierwsze nie mam pełnej wiedzy, a po drugie nie wiem, co będzie dalszym zagrożeniem ich bezpieczeństwa, ale doszło do sytuacji takiej, która będzie z całą pewnością ścigana przez policję. Niech pan nie kontynuuje wątku, tylko niech pan ostatnio odpowie na to moje pytanie odnośnie odczuć pani Wójskiej po tej historii. Absolutnie czuła się zagrożona, wzmocniła ochronę domu. Nie będę mówił o środkach, ale są to znaczące środki. Proszę pana, czy pan zna treść załączników do odpowiedzi na wniosek? To są różnego rodzaju tweety powielane potem przez pana wnioskodawcę. Czy pan mniej więcej zapoznał się z tym? No tak, tak, w większości znam. Proszę pana, tam są między innymi, jak pan wie, akta paszportowe, są wypowiedzi dosyć szerokie, o szerokim kontekście. Czy pan mógłby powiedzieć sądowi i skomentować, czy pan wie, po co to wszystko zostało w przestrzeń publiczną, że tak powiem, wygenerowane? Żeby... Czy pan wie, czy pan zna, czy przypuszcza? Ja mogę tylko przypuszczać, bo oczywiście te osoby ze mną nie rozmawiały, które to zrobiły. Ale jeśli mówi się, że znam twoje adresy i ktoś nie dowierza, a potem się w taki czy inny sposób podbija, ujawnia dowolnego źródła te adresy, to się uwiarygadnia groźby. To się uwiarygadnia groźby. Celem pokazania adresu po takiej groźbie, po takiej sugestii groźby, jest uwiarygodnienie groźby. Nie ma innego powodu takiego działania. Proszę pana, jest to nie pytanie. Słyszał pan wypowiedzi pana wnioskodawcy odnośnie tego, że gdzieś w przestrzeni publicznej funkcjonuje informacja o mieszkaniach, inwestycjach, zagrabione pieniądze z TVP. Pan też przecież żyje w Próżni. Zna pan się z tym dziennikarzy. Czy jest pan w stanie potwierdzić okoliczności, że aż kłóci się z tym dziennikarstwem o tych mieszkaniach? Znaczy, ja nie słyszałem. Wiem, że pan Piątek napisał o jakiejś spółce, którą miałem mieć z Rachoniem, którą chyba rzeczywiście założyliśmy, ale nigdy nie działała. Natomiast nic więcej nie słyszałem o mieszkaniach Michała Rachonia, no ale może huczy w jakimś innym środowisku. I już na bardzo ostatnie pytanie. Pan wnioskodawca, o ile dobrze zapisałem, stwierdził, że podanie tych, że zna te adresy i powiedział to publicznie, miało zwrócić uwagę na horrendalne zarobki rzeczonego Rachonia. Czy pan jest w stanie dojść do sensu tego stwierdzenia? Jaka jest korelacja między podaniem adresu urzędowych mieszkań, a tymi zarobkami, które... Bo pan jest dziennikarzem, dlatego, że pan jest dziennikarzem. Pan Powódz sam przyznał, że chciał ujawnić i chciał zwrócić uwagę, czy na możliwość ujawnienia informacji nieprzychylnych dla Rachonia w momencie, kiedy ten był w trakcie swojej pracy dziennikarskiej. Wyczerpuje to całkowicie paragraf o tłumieniu krytyki dziennikarskiej. Jest po prostu przestępstwem, tak? Bo Michał Rachoń pełni swój zawód, a w tym czasie spotyka go represja. Naprawdę ma niewielkie znaczenie, czy on w tym momencie mówi prawdę, czy nie. Tylko mówi, że powiem coś, co jest dla ciebie niekorzystne. Tak? Tak jest przekaz tej informacji. Pomijając wszystko, że ta informacja była po prostu nieprawdziwa. Znaczy groził nieprawdziwą informacją. Jak twierdzi, nie sprawdził, no bo każdy dziennikarz wie, pan Powódz się podaje za dziennikarza. Każdy dziennikarz wie, że sprawę nieruchomości sprawdza się w rejestrach hipotecznych. No po prostu to można sprawdzić bez najmniejszego problemu. Dziękuję. Powiedział, że znamy adres. Czy ty powiedział słowa, wiemy, gdzie mieszkasz? Powiedział słowa, znamy adresy. Chyba już odpowiedziałem. Ja chciałabym uzyskać odpowiedź na moje pytanie. Czy ty powiedział słowa, wiemy, gdzie mieszkasz? Znaczenie tych słów było dokładnie takie. Wiemy, gdzie mieszkasz, powiedział, znamy adres. To jest pana ocena. Ja się pytam o wypowiedziane słowa. Przepraszam, a nie jestem magnetofonem, tylko publicystą. Uczestników, ale chyba nie jest... Staram się... Tego rodzaju, że można powiedzieć tak, nie.
Wedle mojej wiedzy wypowiedź miała taki charakter, żeby znaczyła, że wiemy, gdzie mieszkasz. Natomiast prawdopodobnie podobnych słów użyłem, jak pani cytuje. Natomiast ja nie powiedziałem, że to jest informacja, tylko to jest wyjaśnienie, tak? Czyli ocena, czyli to jest publicystyka. Czyli używałem określeń publicystycznych dla wyjaśnienia słów, które padły. Tak? Ja nie przekazałem informacji, bo jak wiadomo, informacje chwilę wcześniej, wielokrotnie otworzyły te papiery. Wysoki Sądzie, czy my mamy możliwość techniczną odtworzenia wypowiedzi pana uczestnika? Znaczy, odtworzenia tej wypowiedzi, kiedy on czy po prostu... Dobrze, on zna te materiały i będzie je brał pod uwagę na wypowiedź na ten temat, już było przesłuchane. Dobrze, znaczy, Wysoki Sądzie, jaki byłby sens podawania przeze mnie informacji innej niż tą, którą podała przede mną Telewizja Polska, a ja ją miałem skomentować. Przecież to był komentarz, oczywisty komentarz. Tylko rzeczywiście przed każdym zdaniem nie dawałem, to jest komentarz, chociaż dałem przed niektórymi, że parafrazuję słowa, tak? Dałem takie wyświetlenie, parafrazuję słowa. Przy drugiej wypowiedzi, dobrze, to ja mam kolejne pytanie. Przepraszam. Czy wnioskodawca wypowiedział słowa, wprost wypowiedział słowa, wiemy, gdzie jest twoja rodzina, dzieci, gdzie twoja żona? Tłumaczyłem, że to jest wyjaśnienie słów. Ja po raz kolejny pytam, czy padły te słowa, po prostu. Czy one padły z ust wnioskodawcy? To jest bardzo proste do odpowiedzenia. Ja nie pytam, co pan komentował. Ja pytam, czy te słowa... Padła groźba, którą tak można zrozumieć. Dobrze, to ja zapytam inaczej. Bardzo dużo posługuje się pan pojęciami słownika matki. Chciałabym się dowiedzieć, skąd pan go zna, gdzie jest skodyfikowany, gdzie jest opisany w ten sposób, że każdy człowiek może się z nim zapoznać i mieć taką wiedzę jak uczestnik. Jest tak zwana wiedza powszechna, wynikająca na przykład z literatury. No, choćby film Sara. Proszę bardzo, ma pani identyczny tekst. Rozumiem, że wkłada pan w usta wnioskodawcy słowa i interpretuje je